Siemanko, w tym odcinku pokażę Wam kilka przydatnych skrótów, które ułatwią Wam pracę z DaVinci. Zamiast za każdym razem poszerzać konkretne pole, które chcecie mieć widoczne w DaVinci Resolve, możecie przytrzymać lewy Shift i scroll do góry lub scroll na dół. Jak widzicie, możecie powiększać każdą linię w tym samym czasie. Jeżeli macie na przykład bardzo dużego timeline'a, jest on bardzo długi, to zamiast przesuwać się tutaj tym suwakiem w lewo i w prawo ciągle, możecie po prostu przytrzymać lewy kontrol na klawiaturze i scrollem myszki przesuwać się po timeline'ie zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli chcecie powiększyć lub pomniejszyć swój timeline, wejść w bardziej w szczegóły, to zamiast ciągle klikać tutaj minusy i plusy, możecie przytrzymać lewy alt na klawiaturze i zobaczcie, jadąc scrollem w dół i w górę, powiększamy i zmniejszamy naszego timeline'a. A jeżeli chcecie przełączyć się między konkretnymi funkcjonalnościami w DaVinci, na przykład między Fusion, pomiędzy editem albo media, to możecie użyć tych przycisków, które znajdują się na dole, ale żeby zaoszczędzić miejsca, ja mam je wyłączone i po prostu przełączam się skrótami, które tutaj macie. Shift plus 1, Shift plus 2, Shift plus 3 i tak dalej. Zobaczcie, Shift plus 2, wchodzimy do media. Shift plus 4, jesteśmy w edycji. Shift plus 5, jesteśmy w Fusion. Shift plus 6, jesteśmy w color gradingu. I Shift plus 8, jesteśmy w delivery. Jeżeli tymi skrótami Wam coś pomogę, to super, trzymajcie się, cześć!